Piotr Myszka wystartuje w sobotę w windsurfingowej klasie RSX w ostatnim, podwójnie punktowanym wyścigu medalowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. O zdanie poprosiliśmy doktora Marka Graczyka, psychologa sportu klasy mistrzowskiej. W sztuce psychologii sportu znana jest taka zasada, że aby uzyskać ten najwyższy stan mobilizacji psychofizycznej, muszą być spełnione trzy warunki, a więc po pierwsze chęć startu. Musi mieć tą dużą chęć startu, musi czekać na ten start. Broń Boże, nie może pomyśleć, żeby już było po tym starcie. Drugie to jest ten czysty umysł. To akurat Piotr ma na pewno dobrze wytrenowane, bo już jest doświadczonym zawodnikiem, a więc potrafi wejść w ten tak zwany stan tu i teraz, stać się tylko samą czynnością i chwilą obecną i na pewno to potrafi świetnie zrobić. Trzecim elementem jest pewność siebie. Tutaj dużo łatwiej mu niż jego rywalom, którzy bronią tej sytuacji medalowej, prawda? Dlatego, że on goni, on walczy i nie ma nic do stracenia. Dlatego tutaj ta pewność siebie na pewno będzie dużo, dużo większa niż jego przeciwnika, który będzie bronił swojego trzeciego miejsca. I myślę, że Piotr dobrze o tym wszystkim wie i na pewno to wszystko zrealizuje, a my będziemy wszyscy bardzo, bardzo się cieszyli.